nam niezmiernie miło, że w tę no, trochę szaro-burą, ale jednak całkiem przyzwoitą niedzielę zechcieli Państwo dołączyć do naszej propozycji, pośpiewać razem z nami, spędzić wspólnie z nami to niedzielne popołudnie. Na pewno będzie bardzo gorąca atmosfera, chociaż za oknem trochę szaro. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie do nas. Witamy bardzo serdecznie wszystkie zespoły, wszystkich instruktorów, a także gości zaproszonych. Miło mi gościć w kolejnej edycji, że tak powiem, kolęd naszej miejscowości. Niezmiernie jest nam miło gościć pana starostę, który tutaj się pokazał u nas i będzie z nami kolędował. Bardzo serdecznie dziękuję naszym paniom z koła gospodyń, które przygotowały też poczęstunek, na który serdecznie zapraszamy po kolędach, kawa, herbata, no i ciasto. I życzę Państwu wszystkiego dobrego w tym bieżącym roku, tak? I żeby wszystkie plany się realizowały. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze kolędowanie. Początek roku to jeszcze taki bardzo dobry moment właśnie, żeby się spotkać, żeby pokolędować, pośpiewać. Jak patrzę na panie w tych pięknych strojach ludowych, to aż się serce raduje. I przede wszystkim chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że kultywujecie te piękne tradycje ludowe, że zaszczepiacie w młodym pokoleniu taką małą iskierkę, żeby ktoś z perspektywy czasu mógł pokoleniowo zastąpić Was. Oczywiście to w Państwa przypadku stanie się za co najmniej 100 lat, patrząc na Panie. Tego oczywiście Państwu życzę. Szanowni Państwo, zostałem postawiony przed faktem dokonanym przez Pana Marka, bo z Panem Markiem spotykamy się już od kilkunastu miesięcy. No, taką największą bolączką, która uwiera chyba wszystkim Państwu, to są drogi, prawda? Dzięki dobrej współpracy z gminą Biała Podlaska, z panem wójtem Wiesławem Panasiukiem udaje nam się co roku budować coraz więcej tych dróg. Oczywiście pan Marek przekonywał mnie w merytorycznych rozmowach, że tutaj w państwa okolicy powinniśmy też wybudować drogę, która jest już w bardzo złym stanie. Oczywiście udało nam się w ubiegłym roku wykonać dokumentację. Protokół odbioru tej dokumentacji został podpisany pod koniec grudnia. Tak więc jesteśmy gotowi, aby w najbliższych naborach, które będą ogłoszone, aby taki wniosek przygotować i go złożyć. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Tak jak powiedziałem, współpraca z gminą Biała Podlaska układa nam się bardzo dobrze. I jestem przekonany, że wspólnie będziemy mogli tę inwestycję wykonać. Nowy rok 2023. Życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Życzę Państwu, żebyście się mogli spotykać w takiej miłej atmosferze i przede wszystkim przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia dla Państwa rodzin. Tu pan starosta już wywołał temat budowy drogi. My jako gmina, tak jak w poprzednich wszystkich inicjatywach starostwa, zawsze partycypowaliśmy chętnie w budowie tych dróg na terenie naszej gminy powiatowych i przy tej budowie drogi również będziemy partycypowali i wniesiemy swój udział własny. Drodzy Państwo, ja również ze swojej strony bardzo dziękuję za zaproszenie wszystkim gospodarzom i jest mi niezmiernie miło, że ta świetlica też tętni życiem i coś się tutaj dzieje, tak jak wszystkie świetlice w naszej gminie. Chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze o Gminnym Ośrodku Kultury i o pani dyrektor, która koordynuje te wszystkie działania i ten cały cykl kolęd, który odbywa się, to już tournée we wszystkich miejscowościach. To już nie koncerty, to całe tournée naszych zespołów gminnych, które świecą przykładem dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, jeszcze wspomnę o jednej inwestycji, którą mamy już zapisaną i uchwaloną w budżecie.
jest nią termomodernizacja i ocieplenie tejże świetlicy. Ja również na Nowy Rok chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia, mnóstwo pozytywnych osób wokół Was, dużo szczęścia, spełnienia marzeń. Na Kaźmierza, by stanie.
wszystkich nas oswobodził. Żebyśmy się poprawili, stały pokój uprosili kolęda. Żebyśmy się poprawili, stały pokój uprosili kolęda. Hej, żej nowy nam, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewają.